Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał, który dzisiaj będzie w całości poświęcony niemieckiej maszynie Junkers U188, czyli następcy wielozadaniowego ju 88 Dlaczego wielozadaniowego? Otóż oprócz podstawowej wersji przeznaczonej do wykonywania zadań bombowych, podczas wojny powstały wersje myśliwskie, szturmowe, a także torpedowe, przeznaczone do zwalczania nieprzyjacielskiej żeglugi. Junkers 88 został opracowany już w 1939 roku, ale pomimo tego nie wziął udziału w kampanii wrześniowej, która okazała się pierwszym spektakularnym sukcesem Luftwaffe. Polacy zostali pokonani przy użyciu starszych maszyn, takich jak J87, h 111 i Do17, ale brakowało Wśród tych maszyn najnowszych konstrukcji i części starszych, na przykład wbrew bardzo rozpowszechnionej, za sprawą samych lotników opinii, w kampanii wrześniowej nie uczestniczyły samoloty U-86, o zniszczeniu których często donosili polscy lotnicy. Zdarzały się nawet przypadki, gdy polscy piloci mylili dwusilnikowe myśliwce BF-110 z niemieckimi bombowcami. Tak czy inaczej w 1940 roku w firmie Junkers pojawił się projekt zabudowania nowej kabiny w samolocie Junkers U88B. Samolot, oprócz nowej kabiny załogi, otrzymał także nowe silniki, które miały moc 1623 konie mechaniczne. Wkrótce potem rozpoczęły się loty próbne, w wyniku których okazało się, że samolot jest całkiem udany, ale wówczas jeszcze nie opłacało się przerywać produkcji samolotów w wersji A, dlatego też 10 przedprodukcji. Produkcyjnych samolotów Junkers ju 88 b 0 przebudowano do wersji rozpoznawczej. Jednocześnie w Niemczech na polecenie Ministerstwa Lotnictwa Rzeszy rozpoczęły się prace nad budową nowego samolotu bombowego, który oznaczono wstępnie kryptonimem bombowiec B. Oczywiście do rywalizacji o olbrzymi kontrakt na budowę nowych samolotów przystąpiły wszystkie liczące się wytwórnie, w tym także Junkers, który początkowo próbował zaprezentować samoloty Junkers' Ju-288. Szybko okazało się, że Ju-288, podobnie jak konkurencyjne Do-317 i FW-191, nie jest konstrukcją perspektywiczną. W tej sytuacji zdecydowano się rozpocząć pracę nad nową wersją popularnego U88. Pierwszy płatowiec w nowej wersji oderwał się od ziemi we wrześniu 1941 roku. Samolot nosił oznaczenie U88V27. Podstawową różnicą pomiędzy typowym U88 a nowym samolotem były końcówki skrzydeł, które w nowej maszynie miały spiczaste końcówki i większą rozpiętość niż w przypadku klasycznego U88. Kolejne poważne ulepszenia wprowadzono w prototypie oznaczonym U88V44 który wykonał pierwszy lot wiosną 1942 roku. Samolot miał większe usterzenie poziome, zmieniono także układ usterzenia pionowego. W październiku 1942 roku w zakładach Junkersa zapadła decyzja o skierowaniu wszystkich dostępnych sił do prac nad wersją Ju-88V-27, której w tym czasie nadano oznaczenie Ju-188V-1. Drugi prototyp został przygotowany do stycznia 1943 roku. Podobnie jak w przypadku poprzednika, Ministerstwo Lotnictwa Rzeszy uznało, że nowy samolot powinien być zdolny do prowadzenia bombardowania, zarówno z lotu nurkowego, jak również z lotu poziomego, co wymagało wprowadzenia wielu zmian. W płatowcu w samolocie zastosowano kilka rozwiązań znanych z Ju-88. Pierwszym z nich był system automatycznego wyprowadzania z nurkowania, poprzednio zastosowany w 88. Następnie U188 dostał hamulce aerodynamiczne, które po prostu przełożono ze starszej maszyny. Jednocześnie Niemcy zaczynali już odczuwać pierwsze problemy z dostawami silników, dlatego też ostatecznie zdecydowano się, aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień w pracach nad nowym bombowcem Konieczne będzie zastosowanie zarówno jednostek napędowych BMW 801, jak również JUMO 213. Pierwsze samoloty seryjne nosiły oznaczenie U188E0 i U188E1. Samoloty te były przeznaczone głównie do prowadzenia zadań rozpoznawczych. Do jednostek bojowych trafiły dopiero w maju 1943 roku i były wykorzystywane w dwóch jednostkach testowych. Pierwszą z nich był pierwszy Camp Geschwader 6, który 20 października 1943 roku uzyskał gotowość operacyjną i przystąpił do prowadzenia operacji przeciwko aliantom. Jednocześnie przystąpiono do budowy seryjnej, która jesienią 1943 roku szła już pełną parą. W sumie do tego momentu. Wyprodukowano 238 samolotów. Pomiędzy samolotami seryjnymi z pierwszych serii produkcyjnych a prototypem było sporo różnic. Mimo iż zarówno samoloty w wersji A, jak również w wersji E były czteromiejscowymi samolotami bombowymi, to jednak różniły się od siebie. I tak samoloty w wersji A miały wieżyczkę EDL-151, której uzbrojenie stanowiło działko MG-151-20. Podczas gdy w wersji E zastosowano wieżyczkę EDL-131 z karabinem MG-131 kalibru 13 mm, generalnie rzecz biorąc, wersja A, co do zasady, miała znacznie lepsze osiągi, zwłaszcza w samolotach, na których zastosowano system MW-50. Oznacza to, że. Zastosowano w nich system wtrysku metanolu i wody. Ta zabójcza mieszanka była wtryskiwana do silnika w celu zwiększenia jego osiągów, co było możliwe na krótką metę. Mieszanka etanolu i wody została po raz pierwszy zastosowana w silniku BMW 801D w 1942 roku, ale ta jednostka napędowa nie została wprowadzona do produkcji na większą skalę. W kolejnych latach system MW50 stosowano w różnych silnikach. Które znajdowały się w różnych samolotach bojowych wykorzystywanych przez Niemców, np. przykład w Messerschmittach BF-109 późniejszych wersji produkcyjnych. Później w niektórych samolotach JU-188 zaczęto podejmować próby zabudowy jeszcze innej wieżyczki, a mianowicie FA-15, wyposażonej w podwójny karabin maszynowy kalibru 13 mm. Nowa wieżyczka była skomplikowana i bardzo ciężka, co negatywnie odbijało się na osiągach samolotów, a także na możliwościach tych maszyn. Ponadto wieżyczka miała same plusy, głównie dla pilotów maszyn alianckich. Okazało się na przykład, że FA-15 nie pozwala na dokładne celowanie jakby tego było mało. Wieżyczki były bardzo zawodne, co zwiększało tylko frustrację personelu latającego i technicznego. W tych warunkach Niemcy zwiększyli zamówienie na samoloty Ju 188, co doprowadziło do zwiększenia produkcji samolotów w wersjach D1 i D2. Oczywiście poza tą wadliwą wieżyczką, samolot miał całkiem sporo zalet. Po pierwsze, w toku całej wojny yy, wyprodukowano 1076 egzemplarzy U188 we wszystkich wersjach, co już samo mówi o tym, że była to dość udana i dość popularna maszyna, ciesząca się dużym zainteresowaniem ze strony pilotów. Natomiast trzeba powiedzieć sobie szczerze, że ta liczba w porównaniu do ponad 14 tysięcy Junkersów U88 to nie robiła wielkiego wrażenia, ale w tym wypadku trzeba wziąć też poprawkę na to, kiedy rozpoczęto produkcję samolotów U188? W samolocie w wersji D1 i D2, jedną z największych zmian względem innych wersji produkcyjnych było wprowadzenie trzyosobowej załogi, a także zastosowanie silników Jumo 213A1. Które były chłodzone cieczą. W zasadzie nie było większego znaczenia, jaki silnik był włożony do samolotu, bo łoża silników w samolotach U188 były dostosowane zarówno do montażu silników Jumo 213, jak również do BMW 801. Pomimo tego, że nie zbudowano zbyt wielu maszyn, U188 pojawiały się. W bardzo wielu licznych wersjach specjalistycznych. Były na przykład dwie wersje przystosowane do przenoszenia torped. Były to samoloty noszące oznaczenia A3 i E2. Były także wersje D2 i F2 przeznaczone do wykonywania zadań rozpoznawczych, na wyposażeniu których znajdowały się stacje radarowe Fuk 200. Oprócz bardzo wielu udanych elementów nowej konstrukcji pojawiły się także pewne mankamenty. Sama koncepcja budowy tych maszyn była dosyć wątpliwa, no bo już od czasów bitwy o Anglię było jasne, że szybki bombowiec projektowany w latach 30. nie jest w stanie obronić się przed atakiem nieprzyjacielskich myśliwców. W tych warunkach firma Junkers zamierzała wprowadzić do nowego bombowca bogate uzbrojenie obronne, które miało zapewniać obronę. Wszystkich stref maszyny, no ale tego nie udało się osiągnąć, choćby przez problemy z wieżyczkami. Zamiast tego rozpoczęto pracę nad kolejnymi wersjami, w tym nad wersją niszczycielską oraz wersją przeznaczoną tylko i wyłącznie do wykonywania lotów rozpoznawczych. W zasadzie planowano kilka wersji rozpoznawczych, które miały nosić oznaczenia L i T. Ponadto planowano budowę samolotów w wersji szybkiego bombowca, która nosiła oznaczenie S wersje SIT miały zostać całkowicie pozbawione uzbrojenia obronnego, gdyż w założeniu producenta ich obronę miał stanowić duży pułap operacyjny i duża prędkość maksymalna. Samolotom nadano niemalże doskonale opływową przednią część kadłuba, co dobrze wpływało na ich osiągi. Napęd wspomnianych wersji miał stanowić silnik Jumo 213E, do którego dołożono system wtrysku pod tlenku azotu GM1, co pozwalało silnikom osiągnąć moc 1713 koni mechanicznych na połapie 9570 m. Samolot w wersji S1 mógł przenosić 800 kg bomb w komorach wewnętrznych i przy pełnym ładunku bombowym osiągał prędkość maksymalną 685 km na godzinę. Lepiej przedstawiały się możliwości samolotu w wersji rozpoznawczej, gdzie zamontowano zamiast tych dwóch ciężkich bomb, dwie kamery RB. Maszyna w tej wersji mogła rozpędzić się do 700 km na godzinę na wysokości 9570 m. Obie wersje weszły do produkcji seryjnej na początku 1944 roku, ale do końca wojny nie udało się wprowadzić samolotów tego typu do żadnej istniejącej jednostki liniowej w wystarczającej ilości. Dlaczego? No, głównie dlatego, że w projekcie wciąż wprowadzano kolejne zmiany. Na przykład w samolotach w wersji U 188 S1 pod koniec 1944 roku zaczęto usuwać system podtrzymywania ciśnienia w kabinie, który został zastąpiony przez dodatkowe wyposażenie przeznaczone do wykonywania zadań szturmowych. Nieliczne maszyny tego typu noszące oznaczenie U188S1U weszły do akcji. Samoloty miały dwuosobową załogę i nie odegrały większej roli w walkach toczonych przez Niemców w ostatnich miesiącach II wojny światowej. Dlaczego? No, odpowiedź wydaje się oczywista. Rzeszy brakowało paliwa, doświadczonego personelu latającego, a co gorsza, alianci mieli panowanie w powietrzu. W tych warunkach były naprawdę małe szanse, by udało się wprowadzić do służby odpowiednią ilość nowych maszyn. Nie zmieniało to jednak jednego. Junkers Ju 188 cieszył się w Luftwaffe dobrą reputacją, lepszą nawet niż w przypadku klasycznego Ju 88. Samolot miał przede wszystkim lepsze właściwości pilotażowe od Ju 88. Niemcy nie mieli dość samolotów Ju 188, by w znaczący sposób Płynąć na przebieg wojny, dlatego też od samego początku działania maszyn tego typu używano na dość ograniczoną skalę. Większość maszyn, na przykład w wersji morskiej, była wykorzystywana na lotniskach w Danii i Norwegii, skąd nie prowadzono jakichś bardzo aktywnych działań bojowych. Również maszyny rozpoznawcze nie były wykorzystywane zbyt często. Nie było możliwości wykonywania lotów rozpoznawczych nad Wielką Brytanią w regularnych odstępach czasu. Aż do momentu wprowadzenia samolotów Arado AR-234B. No i o tym samolocie jest film na kanale, zapraszam. Natomiast JU-188 doczekał się uznania, i doczekał się, można powiedzieć, takiego odpowiedniego wykorzystania dopiero po wojnie. Co najmniej 30 maszyn tego typu znalazło się na wyposażeniu francuskiego lotnictwa morskiego, które wykorzystywało samoloty Ju-188 jako bombowce operujące z lądu. Miały one raczej krótki żywot w służbie liniowej, posłużyły natomiast do prowadzenia testów, które z kolei pozwoliły na opracowanie samolotów tłokowych nowej generacji, silników turboodrzutowych i pocisków naprowadzanych, wykorzystywanych przez lotnictwo francuskie. No cóż, dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że materiał przypadł Wam do gustu. Zapraszam do subskrybowania kanału, a także do wspierania jego rozwoju poprzez stawianie mi wirtualnej kawy. Aby to zrobić, wystarczy kliknąć w link znajdujący się w opisie lub w stylizowaną filiżankę kawy, która powinna pojawić się właśnie na Waszych ekranach. Niektórzy mówią, że to taki wichajster z zieloną kropką. Zapraszam na kolejny materiał, który, jeśli wszystko pójdzie dobrze, powinien pojawić się na kanale już jutro. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia się z szanownym Państwem. Trzymajcie się tam na tej YouTubie.